Cześć, słuchajcie, lecimy z kolejnym odcinkiem. Jak widzicie, troszkę się pozmieniało. Mam nowy set, bo mam już skórę z trolla, w sensie kamizelkę z trolla. Oczywiście pozostałe części mam z jelenia, pelerynkę również z jelenia. Nasz przepiękny tutaj dom opatrzyłem kominem, ponieważ powiem wam tak, ja wam coś pokażę. Na zewnątrz dodaliśmy sobie taką strzechę. Dokładnie tak. Wiem, że chata wygląda jak stodoła, nie wiem, czy ktoś to już napisał, ale zdaję sobie z tego sprawę. Będziemy ją jeszcze przebudowywać niedługo. To drzewo mnie interesuje, to jest chyba Yggdrasil, prawda? To drzewo przedwieczne, czy drzewo przodków. Na pewno będę chciał się na nie wbić, ale to w swoim czasie. Dzisiaj tak, bez zbędnego gadania. Słuchajcie, jakie mam plany? Będziemy chcieli na pewno zabić tego pierwszego bossa, jakim jest... Dokładnie jak on się nazywa, może żeby się nie wygłupić. Eitir. Nie wiem, czy dam radę go zabić solo, ale powinienem dać chyba sobie radę. Zobaczymy, najwyżej wyjdzie w praniu. Ja na pewno tak, będę zanim cokolwiek, będę musiał sobie wziąć parę fragmentów kości i wzmocnić łuk na poziom trzeci. Bo dowiedziałem się, że tak, przede wszystkim już wiem, jak naprawiać itemy. Nie wiem, czy mówiłem to na odcinku, ale już to umiem. I cały panel upgrade, zrobiłem sobie młot na próbę, żeby w ogóle zobaczyć, jak to działa. I działa to fajnie, więc najpierw sobie wzmocnimy mega, mega mocno łuk. A potem sobie wzmocnimy mega, mega mocno maczugę. A do tego potrzebujemy fragmenty kości. Więc ja bez zbędnego gadania teraz tak, lecę najpierw na polowanie na dziki i na jelenie, żeby zdobyć sobie te oto kruszce, materiały i wbić łuk na poziom trzeci, ponieważ mamy cały poziom stołu na poziomie trzecim. Potem zrobię maczugę i potem wrócimy jakby już w takim dosyć konkretniejszym dozbrojeniu, żeby zabić bossa, ok? Tak naprawdę malinki są gorsze niż grzyby, bo grzyb dodaje aż 15 zdrowia, co nie? Ale zobaczcie, ile dodaje nam pieczone mięso, więc najlepiej jeść dwa pieczone mięsa i grzybek. Wtedy macie najwięcej zdrowia i najwięcej kondycji w tym wszystkim. Więc ja sobie tak, piekę sobie mięsko, potem lecimy na polowanie. Po polowaniu myślę, że wrócę do was, jak już będę miał wszystko gotowe. Z tego względu, że no nie chcę marnować waszego czasu. Dzisiaj na pewno ubijamy... Oj, tego mięsa mam tyle, że muszę to wszystko przepalić. Dzisiaj na pewno ubijamy właśnie tego Eitira. Bo wiem, że z niego leci poroże, z którego potem mamy chyba kilof, w którym możemy wydobywać miedź i inne kruszce potrzebne do po prostu ekspansji dalszej, więc to jest cel na dziś. Dobra, ja sobie przepiekę to mięso, wrócę do was tak jak mówię, jak będę miał już materiały i będziemy mogli sobie poulepszać rzeczy. Dobra, słuchajcie, jestem już z moim z powrotem. Okazuje się, że nie mogę zjeść dwóch pieczonych mięs. Wiem, że strzały również możemy przełączać sobie na pasku zadań, więc ja sobie tutaj będę miał to w tle. Dobra, no słuchajcie, no jednak możemy tylko jedno mięso naraz mieć, więc... Nie wiem, o co chodzi, może przyzwyczaję mojego bohatera już do tego, żeby jadł, kurczę, inaczej. A poczekajcie, tutaj mam jeszcze, zobacz. A widzicie, ogon Nixy to jest drugie mięso, które można jeść, okej. Też nie wiem, ile dokładnie potrzebuje strzał tak naprawdę na... O, szkielety w tym miejscu? Wow. Aż miałem małego laga, miałem zapisywanie, kurczę, z świata. Szkielety koło bazy? Czy w sumie dobrze, bo i tak muszę je likwidować, ale... Jestem zdziwiony, że są tak blisko. Dobra, następny, łatwo. Ile mam fragmentów kości? 4. Potrzebujemy 5 na ulepszenie maczugi. Nie wiem na ile. W 10 świecie można znaleźć liczne jamy i lochy. Stanowią one pomniki przeszłości. Najczęściej wypełnione są bogactwem dawno zaginionych cywilizacji. Nie zapomnij zabezpieczyć źródło światła. Okej. Tutaj lepiej na razie nie wchodzić, bo nie wiem, czy to jest komnata szkieletów czy trolla. A trochę się obawiam tego trolla jeszcze, ale spokojnie. Najpierw szkielety, maczuga na drugi poziom, potem łuk, czyli jeszcze trochę dzików, Eitir i potem dopiero na spokojnie będziemy eksplorować. Dzisiaj naprawdę spory progres robimy na pewno. Co to za ołtarz, pupa? A to jest ich gniazdo! Co tam, mordko? Wy mi nie jesteście potrzebni, więc to na razie zostawię. Tak mi się wydaje. Dobra. Dobra, zablokowałem. Dobra, nice. Czyli tam się respią szare krasnoludy. Dobra, ja to zostawiam tutaj w takim razie. Okej, czyli ja jestem w jeszcze innym... Ej, to czekajcie, tej jaskini nie mam oznaczonej. To spróbujmy ją w takim razie wyeksplorować, bo i tak potrzebujemy kości. Ooo. Więc może dam radę. Na
Dobra. Źródło światła potrzebuję. To raczej łuku nie będę chyba używał, chociaż dobra. Przypiszmy to. Tu przypiszmy te strzały i... Come on, ilu was jest? Dobra, mamy to. Elegancko padają. Ja też w maczugach trochę lepiej władam, więc dużo łatwiej mi się teraz bije. Wejdźmy, zobaczmy z czym to się je, nie? Czy ja mogę wybrać pochodnie i... Dziękuję. Dobra, siema, co tam? Oh, hell no! Szkielet z gwiazdką, ja pierdykam, no dobra. Nope. Aha, to cwanie. Dobra, po prostu się z nim lejemy. Na razie, krótka piła. Okej. Okay. Żółty grzyb. Okej. Okay. Żeby komfortu nie zgubić, dobra. Super. Dobra, jest git. Ile ten żółty grzyb dodaje? Kozacko, to tym się żywili chłopaki. Okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy w krypcie, ja wiem, że właśnie to, tego szukałem. Rdzeń Surtlinga, potrzebujemy tego, żeby robić później Forge'a i całą kuźnię, więc super. Co to? O! Duch? Jak to duch? Jak to duch? Dobra, duch. Okazuje się, że normalnie. Nie mam broni. No come on, naprawdę teraz. Płoń, szkielecie, nie mam broni. Jezu, wyprawy po prostu prozura, nie? Jaki dramat. Mamy kości, mamy to. Dobra, jest git. Tak, rdzeni! 5 sztuk mamy! I mamy kości, dobra, wszystko po co tutaj przyszliśmy mamy, nie? Totalnie wszystko... Starzec, poczekajcie! Dobra, znaleźliśmy runę, która pokazała nam, gdzie jest kolejny boss. No to kurde, lepiej być nie mogło. Mamy idealnie 5 fragmentów, więc jest genialnie. Ej, dobra, naprawdę mega warto było tutaj wejść. Trzeba wręcz było tutaj wejść, szczerze. O, dobra, koleżka. No trochę ich tam jest. Wyczekać i zamordować. Dobra, jeszcze dwa. Dobra, palimy ich, spokojnie. Ja strzał sobie na tworze, okej? Okay? Chcę to bezboleśnie zrobić. Hello. Ha. Teraz to jesteście frajerami dla mnie, szkieleciki. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Skrzynia. Dwa rubiny, super, to na razie wywalmy. Trzy piórka, więc już tam się strzały zwróciły. Wow, dobra, to jeszcze nie jest koniec. Dobra, wyczekać i zamordować. Ale mamy takie odrzucenie tą maczugą. Drodzy, jest elegancko, dobra. Jeszcze, o, duch. Niedobrze, duch średnio to znosi, więc może podpalenie faktycznie. Dobra, podpalenie. Chodź tu, spalę cię. Dobra, palimy go po prostu. Jeszcze jeden strzał. Dobra, jest elegancko, jemy sobie. O nie, łuk mi się rozpieprzył. To jest problematyczne. Jak będzie jeszcze jeden duch, to po prostu stąd idziemy. Jeszcze jedna skrzynka, kolejny rubin. Super. 10 piór, chyba żartujesz. Ale dropik, o kurde. No to mamy wszystko, co jest nam teraz potrzebne do zabicia jelenia. Wiecie co, mam wrażenie, że to było nawet potrzebne, żeby tutaj wejść. Do tego, co nam, co chcieliśmy w ogóle zrobić. Do tego, co na tym nam zależało jakby, nie? Więc naprawdę jest git. Dobra, zobaczmy te ostatnie pomieszczenie tutaj jeszcze. Kolejne rdzenie, chyba żartujesz. Ile ja tego tutaj znalazłem? Co? Kolejny rubin. Ej, dobra, wydaje mi się, że to jest cała jaskinia. Ile? 9 rdzeni, no to jest jakiś żart. I oni znaleźli maksymalnie chyba... Czekajcie, tu jest jeszcze chyba jedna odnoga, prawda? Oni znaleźli chyba w jednej... Inki tam szukał, to znalazł w jednej...
tu jeszcze nie byłem. W jednej jaskini znalazł 3, w drugiej chyba znalazł 2 i w trzeciej znalazł 5 i oni się cieszyli. A tutaj ja w jednej 9, come on, jeszcze jeden duch, kurde, nie mam łuku. 9 piór kolejnych! Pieniądze, monety, dobra. Rubin, super, super, super. No takie zarobki to ja lubię. Ten duch to mnie trochę boli. Oj, oj, oj. Czy ja zabiję ducha bez strzał? Czy to jest duch, czy to jest resp? Evil Bone Pile. One się tutaj respią. Kolejny rubin. Pieniądze, dzięki. Mogę podnieść te miecze? Nie, nie mogę, to było zbyt piękne. I co tutaj jest? Lokalizacja mapy już dodana, czyli po raz kolejny mieliśmy lokalizację bossa, okej. Ej, mamy 10 tych. 10 rdzeni aż, to jest jakieś chore. Powiecie mi, że ole go skusiłem w plery, wow. Powiecie mi, że ja skryptuję ten content, nie? Że to jest nieludzkie, że aż tyle mam. Dobra, czyścimy to do końca, będziemy wiedzieli, że tutaj mamy resp szkieletów. Kozak. Czyścimy wszystko, co się da i spadamy stąd. Bo one się zaraz będą respić tutaj. Kolejny rdzeń, no nie mogę. Ile? Nie mogę, już nie mam miejsca. Chyba wywal mięso, to jest naprawdę niepotrzebne. To tak samo. Dobra, wypad. I w skrzyni co? Kolejny rubin. Monetki, cyk i strzały krzemieniowe, czym krzemienne. Cyk, dobra, spadamy stąd. Naprawdę, lepiej być nie mogło. W życiu bym się nie spodziewał, że tyle dropu tutaj znajdziemy. Ale one się respią teraz hardo, ty. Ha, chciałbyś frajerę. Ja już się nauczyłem walczyć na was. Chyba musimy stąd spytać. Rozwaliłem to! O nie! Po co żeś to rozwala, Łukasz, kurde. Dobra, drugie sobie zostawię, bo tam jest jeszcze jedno. Spadamy stąd. Dobra, 11 rdzeniów Surtlinga, to jest naprawdę tieju. To jest przesada, że tyle nam wydropiło, naprawdę, aż chore to jest. Słuchajcie, jestem już z wami z powrotem. Trochę to trwało. Nie powiem, że nie, bo troszkę mi to zajęło, naprawdę wszystko. Ale jak widzicie, mam naprawdę spore łupy, oj spore. Dobra, przede wszystkim tak, lecimy z upgrade'em naszych itemów, czyli łuk. Ulepszenie na poziom drugi, cyk. I ulepszenie na poziom trzeci, co jest potrzebne. 8 skóry z dzika, mam 7, no come on. Zależy mi na tym jednym dziku, żeby ten łuk był na trójce, żeby naprawdę na full w petardzie się wbić w tego jelenia, żeby mu pokazać, gdzie jego miejsce. Już nie chce mi się szukać troli i zbierać całego setu z trolla, bo wydaje mi się, że to overkill. Mam przynajmniej taką nadzieję, że mnie nie strąci na hita ten jeden, nie? Siema Bambi, zaraz idę po twoją mamuśkę. Dobra, długo nie szukałem. Oj, znalazł się i stary, dobra. No to chyba go machniemy jeszcze szybko. Dobra, na spokojnie sobie odpoczniemy. Podpalimy go, troll już teraz nie jest wyzwaniem. Chyba tak, chyba w łeb są kryty, no. Było bliziutko. No foko, pyk między oczy. Dobrze, nara. Dobra, jest. Wracamy do bazy, robimy łuk na trójkę i lecimy na bossa! W końcu, Jezu! Dokładnie tak, łuk trójeczka i lecimy na bossa. Super jest, naprawdę jest mega wypas. Jeszcze mogę sobie ulepszyć spodnie, ale nie chcę, ponieważ skórzany hełm sobie ulepszymy, dobra. Ulepszymy sobie skórzany hełm na dwójkę. Elegancko. Pelerynę ze skóry jelenia również sobie ulepszymy na dwójkę, no bo czemu nie? I mamy buty eleganckie, 2 hełm, 3 pelerynkę na poziomie drugim. I teraz naprawdę mamy pełen wypas, więc lecimy, no kurde. Powiem wam tak. Lepszego momentu niż ten już nie będzie. Powiem, że mam trochę małego stresa, bo jakby przygotowywaliśmy się pod to dosyć długo. No nie wiem, bardzo chciałbym nie dać tyłu, okej? Okay? Chciałbym to zrobić za pierwszym razem, bez wywalenia się. Posłuchaj słów Ulfa, biedynego osadnika w obcej krainie. Znajdziesz tu solidne kamienie z rzemą, okej, okay, blablabla. Tych rzeczy Ulf sam się nauczył, teraz wyryj je na tym kamieniu, by pomóc innym Guddzie się do Odyna o jego duszę. Co ten Odyn przeskrobał według tej mitologii? Kurczę, dobra, widzę. He tried it. Nie mów, że poroże jelenia muszę tu przynieść. Dobra, poroże z dzika, co jeszcze? W sensie poroże łeb z dzika, szyszka raczej nie. Wszystkie trofeum, jakie mamy, wezmę, bo to może się przydać w ilości większej niż jeden. Trofeum Nixy wezmę. Ja też teraz zacząłem rozkminiać, czy jego muszę od razu zabić jakby na raz, czy będzie jakaś arena, czy on, nie wiem, pobiegnie za mną do domu. A, muszę przeciągnąć i ofiarować. Oj, tak, 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 zadziałało. To jeszcze jak? Okej, okej, pojawia się, pojawia się, pojawia się. Pojaw się. O, jest i on, dobra.
Płoń! Kurka, piorunem walną, co jest? O byku. Jak ty wolny? To twoja ziemia czy troli? Co za gość. Dobra, nie jest taki trudny jak myślałem. Myślałem, że będzie dużo trudniejszy. On mi jedna runa, dobra, cofam wszystko. Okej. Nie, byku, nie mam staminy. To nie fair. Dobra, mam mniej niż pół życia. On jest easy, widzowie. Nie. O, ale był blisko. Dobra. Przez to, że jest taki wielki, jest tak łatwo go trafić. Po czym nie trafiłem. Dobra, na spokojnie. Dobrze idzie, więc tego nie spieprzmy. Ole mi prawie jebutnął z tego rogu. Dobra, on nie bije wcale aż tak dużo jak myślałem. Może faktycznie trochę przegiąłem z setem. Łatwiutko jest. Dobra, dobijamy go z pały. Chodź się bić, jak mężczyzna. Dawaj jeleniu, broń swych ludzi. Chodź tu. Ha, unik. Łatwiutko, dawaj rogi. Jak te rogi teraz z niego wydobyć? Okej, same wyleciały. Twarde poroże, kilo z poroża, trofeum. Ej, tyra, zobaczcie, zrobiliśmy to. Gdzie ten... A kilo z poroża możemy zrobić, okej. No i poszło, idziemy od razu do kręgu. Zobaczyć, czy coś się stanie. Nie był aż taki trudny, jak myślałem. Powiem wam, że moje obawy były dużo, bardzo przesadzone. Za bardzo były przesadzone, o, może tak. Troll jest cięższy, takie mam wrażenie przynajmniej, na chwilę obecną. Zabierz trofeum porzuconych do kamieni ofiarnych i złóż je w ofierze, aby bogowie byli dla ciebie przychylni. Czy tak jak myślałem, okej. Z tego co wiem, dostaniemy też teraz pierwsze błogosławieństwo, którego będziemy mogli sobie po czasie używać. Siema Bambi, już nikt cię nie obroni. Ale dalej jestem ślepy. Hak z trofeum. A, okej. Czy muszę kliknąć na konkretny hak? Gdzie jest jeleń? Tu jest jeleń, dobra, dzień dobry. Oj, tak. Aktywuj moc. O kurde, na grubo. Zrobiliśmy kurhany, zabiliśmy Ejtyra, zrobiliśmy jeszcze trolla po drodze, więc super. W kolejności teraz idę zrobić sobie kill-off poza nagraniami. Będę wydobywał miedź i myślę, że kolejny odcinek zaczniemy, jak już będę miał trochę wydobytej miedzi. Będę miał zrobioną kuźnię, przepalarkę, będę miał produkcję węgla jakąś rozsądną, bo nie chcę przepalać mięsa na biur cały czas. I wtedy do was wrócimy, a te 11 rdzeni na pewno mi się do tego przyda, więc dzięki za oglądanie, zostawcie standardową łapkę w górę, komentarz, piszcie, co mam dalej robić, jeżeli chcecie mi pomóc, a jak chcecie po prostu oglądać, to tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, w ten sposób mi na pewno pomożecie. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinku z Valheim i z innych serii. Cześć!